ma w górę, kto najlepiej. Rybniczanie, Sławomir Dudek walczy o drugą pozycję. Henryk Bem czy Sławomir Dudek? Jednak Henryk Bem, wychodzą Rybniczani na podwójne prowadzenie, ale Sławomir Dudek teraz tam walczy, walczy, ale bardzo pomógł swojemu koledze. Krzysztof Fliger, blokując wewnętrzną, Rybniczanie wychodzą na podwójne prowadzenie. Henryk Bem i Krzysztof Fliger. Trzeci Sławomir Dudek. Teraz atakuje Krzysztofa Fligerta po zewnętrznej, ale nieudany to atak. Jako ostatni, daleko z tyłu, jedzie Mariusz Sańczuk. Walczy Sławomir Dudek, słyniąc z tego, że walczy do końca. Sławomir Dudek, tak! Wychodzi chyba na drugą pozycję, ale blokuje go tam Henryk Bem. Henryk Bem, wychodzi Sławomir Dudek na drugą pozycję. Wspaniała jazda tego zawodnika. Teraz po zewnętrznej atak Sławomira Dudka, Sławomir Dudek, Henryk Bem. Chyba jednak z Henryk Bem. Ostatni łuk, Sławomir Dudek, Henryk Bem. No proszę Państwa, Sławomir Dudek. Szalejące trybuny, no i cóż powiedzieć o jeździe Sławomira Dudka. Po prostu wspaniała. Mijał zawodników jak slalomowe, przysłowiowe tyczki. Pozdrowienia dla zielonogórskiej publiczności. Naprawdę Sławomir Dudek, jeden z najsympatyczniejszych polskich żużlowców, jeździ w tym sezonie. Może trochę pechowo, na początku ta kontuzja, ale teraz w tym meczu pokazuje na to, na co go rzeczywiście stać. Wspaniała walka i owacja na stojąco od zielonogórskiej publiczności. Sławomir Dudek zwyciężył w wyścigu.